Dorzecze Ciemięgi jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej. Pod względem fizjograficznym zajmuje północno-wschodnią część silnie rozciętego wąwozami płaskowyżu nałęczowskiego. Dorzecze ma kształt wąskiego, równoleżnikowego pasa o powierzchni 157 km2. Początkowo rzeka płynie na północny zachód, a następnie w okolicach Ożarowa skręca gwałtownie, zmieniając kierunek na wschodni. Poniżej Jastkowa dolina zwęża się, przybierając charakter wąskiej i głęboko wciętej doliny przełomowej. Po przepłynięciu 41 km w miejscowości Sobianowice wprowadza swe wody do Bystrzycy. Spacer z biegiem Ciemięgi rozpoczynamy w okolicach Motycza Leśnego, gdzie w nieckowatej dolince o wilgotnym, a miejscami podmokłym dnie formuje się wyraźny strumyk. W górnym odcinku, w okolicach miejscowości Moszna, rzeka przyjmuje jedyny niewielki dopływ – strugę tomaszowicką, nazwaną też motyczanką. Na całej długości ten ciek jest uregulowany. W latach suchych okresowo nie prowadzi wody. W okolicach Ożarowa Dolina Ciemięgi jest bardzo rozległa. Jej szerokość w tym miejscu dochodzi do kilometra. Na początku drugiej połowy ubiegłego wieku zmelirowano dolinę powyżej Jastkowa. Wcześniej w płytkim korycie wyciętym w zabagnionym dnie płynęła bardzo wolno, niezdarnie, ślamazarnie. Stąd pochodzi nazwa rzeki. W układzie wód podziemnych stwierdza się ich występowanie w górnych i zawieszonych poziomach utrzymujących się w czwartorzędowych osadach piaszczysto-gliniastych. Obecność wód zawieszonych przejawia się w występowaniu okresowych wysięków tworzących strefy podmokłe w płaskich obniżeniach terenu, co sprzyja tworzeniu się zróżnicowanych warunków siedliskowych. Ta strefa jest miejscem bytowania, lęgu, żerowania i schronienia wielu gatunków ptaków i zwierząt. Dolina Ciemięgi to też unikatowy obszar krajobrazowy ze względu na walory kulturowe kształtujące się na przestrzeni wieków. W Jastkowie Panieńszczyźnie zachował się eklektyczny pałac oraz park w stylu angielskim o ponad 7-hektarowej powierzchni, pełen dorodnych pomnikowych drzew. Jego walory przyrodniczo-kulturowe zadecydowały o wpisaniu ich do rejestru zabytków jako przykładu zachowanych zespołów dworskich XIX wieku. Dzisiejszy pałac został wzniesiony około 1880 roku staraniem Nikodema Budnego, współzałożyciela Towarzystwa Muzeum Lubelskiego. Obecnie obiekt jest własnością i siedzibą Urzędu Gminy. Obok pałacu powstał zespół stawów hodowlanych o powierzchni około 5 hektarów. Powyżej znajduje się źródło obudowane betonową cembrowiną, zasilające stawy. Tego typu źródła i sposób ich wykorzystywania są charakterystyczne dla środkowego biegu rzeki. W ostatnich latach w dnie wąskiego odcinka doliny pomiędzy Jastkowem a Snopkowem wybudowano dziesiątki niewielkich stawów rybnych. Sprzyjają temu warunki naturalne, głównie charakter dna doliny, które zwęża się do 200-300 metrów i głęboko wcina w skały podłoża niekiedy do 20 metrów. Lokalne warunki hydrogeologiczne umożliwiają utrzymywanie się wód naporowych, które wypływają w dnach stawów oraz w naturalnych źródłach. Do połowy lat 90. powstało prawie 200 tego typu zbiorników o łącznej powierzchni 12 hektarów i objętości około 100 tysięcy metrów sześciennych retencjonowanej wody. Istnienie stawów wpływa na walory krajobrazowe doliny.
sprzyja tworzeniu specyficznego mikroklimatu, zapobiega erozji dennej i brzegowej w korycie oraz oddziaływuje pozytywnie na jakość wody, głównie poprzez zatrzymywanie biogenów i sedymentację zawiesin. W Snopkowie wkraczamy na teren utworzonego w czerwcu 1990 roku obszaru chronionego krajobrazu Dolina Ciemięgi o powierzchni 2627 hektarów. Jednym z najlepiej zachowanych na tym obszarze obiektów dworsko-ogrodowych jest pałac i park w Snopkowie. Niegdyś wieś i dobra ziemskie położone nad Ciemięgą należały do Rawitów. Na przełomie XIX i XX wieku murowany dwór przebudowano na reprezentacyjny pałacyk w stylu pseudoklasycystycznym. Jednocześnie przekształcono krajobrazowo 10-hektarowy park z zachowaniem 300-letniego drzewostanu. Spotykamy tu między innymi pomnikowe lipy, dęby i graby, a także rzadkie i egzotyczne krzewy. W dolinie rzeki, w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego, wybudowano stawy rybne o powierzchni około 1,5 hektara, zasilane wodami z Ciemięgi. Zbiornik wodny, zajmujący niemal całe dno doliny, korzystnie wpływa na zwiększenie walorów krajobrazowych okolic Snopkowa. Nieco powyżej kolonii Snopków w dolinie rzeki znajduje się urocze źródełko, w którym wody podziemne wydobywają się pod naporem hydraulicznym. Możemy podziwiać liczne miejsca, w których wypływająca pod ciśnieniem woda unosi drobiny piasku, przypominające gotującą się wodę. To źródło ma wydajność około 2 litrów na sekundę, a jego woda ma naturalny skład chemiczny. Łącznie w dorzeczu Ciemięgi zarejestrowano 44 naturalne, bardzo zróżnicowane fizjograficznie wypływy wody podziemnej. Ten dar natury trzeba szanować i chronić przed zniszczeniem. Podobnie jak inne lubelskie rzeki, także Ciemięga odgrywała ważną strategiczną rolę w systemie obronnym Lublina. Po obu jej brzegach istniała sieć osad rycerskich, broniących mostów i przepraw na drodze do miasta. Dwór obronny w Jakubowicach Konińskich strzegł mostu na trakcie królewskim, wiodącym na Litwę. Obiekt został wzniesiony przez Rawitów Konińskich w drugiej połowie XVI wieku. Jest on unikatowym przykładem gotycko-renesansowej budowli rezydencyjnej. Pieczołowicie odrestaurowany ze zniszczeń wojennych, pełni obecnie funkcję pensjonatu restauracji. Dalej z biegiem rzeki rozciągają się tereny dawnych stawów dworskich z nieczynnym już młynem wodnym. Mają one powierzchnię powyżej 1 hektara. Powstałe tu łowisko Stary Staw przyciąga wielu wędkarzy z Lublina i okolic. Dorodne szczupaki, karpie i pstrągi można tu łowić od kwietnia do października.
Przy drodze z Jakubowic do Dysa znajduje się największe źródło środkowej części dorzecza Ciemięgi o średniej wydajności 7 litrów na sekundę. Wypływa ono z niszy powstałej w miejscu podcięcia przez rzekę wapieni paleoceńskich. Duże wypływy w dorzeczu są wykorzystywane jako źródła wody pitnej o najwyższej jakości i składzie chemicznym zbliżonym do uznawanej w kraju nałęczowianki. Po wodę do tego i pozostałych źródełek przyjeżdżają licznie mieszkańcy Lublina. Z lesowej wierzchowiny w Elizówce roztacza się piękna panorama na Dolinę Ciemięgi z charakterystycznym wstęgowym układem pól i głębokimi wąwozami rozcinającymi zbocze. W tym miejscu rozpoczyna się właściwy przełom rzeki. Szerokość dna doliny miejscami nie przekracza 100 metrów. W Dysie, na północnym brzegu Ciemięgi, stoi najstarszy kulturowo obiekt – kościół parafialny pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Parafia, jedna z najstarszych na Lubelszczyźnie, powstała tutaj w roku 1381. Obecny kościół murowany został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku na miejscu drewnianego. Przed młynem w Dysie powstał w latach 90. niewielki zbiornik retencyjny napełniany w okresie wezbrań. Z powodu znacznego wcięcia koryta rzeki trasa zalewowa jest sucha. Nie ma śladów podmokłości ani zabagnienia. Znaczna głębokość i szerokość Ciemięgi dochodząca do 3-4 metrów sprzyja żerowaniu ryb, a tym samym rzeka staje się interesująca dla wędkarzy. Jednym z najciekawszych krajobrazowo i hydrograficznie odcinków doliny, głównie ze względu na występowanie wydajnych źródeł usytuowanych pod stromymi zboczami, jest jej strefa pomiędzy Baszkami i Pliszczynem. W Baszkach są 4 źródła, które mają wyraźne wykształcone nisze znajdujące się obok koryta rzeki. Woda wydobywa się bezpośrednio ze szczelin skał węglanowych, drenujących kredowo-paleoceński poziom wodonośny. Średnia wydajność największego ze źródeł w Baszkach, położonego w zakolu rzeki, wynosi około 40 litrów na sekundę, a dwóch pozostałych utrzymuje się w granicach kilkunastu litrów na sekundę. To okazałe przyrodniczo miejsce charakteryzuje się intensywnym przebiegiem erozji wstecznej, niezwykle aktywnej w czasie sporadycznych, wysokich wezbrań rzeki. Wieloletnie pomiary źródeł prowadzone przez pracowników Zakładu Hydrografii UMCS pozwoliły zaliczyć je do wypływów o niewielkiej zmienności. Ich duża wydajność wynika z położenia w strefie głównych dyslokacji tektonicznych o zwiększonych możliwościach przepływu. Wody źródlane mają stałą temperaturę około 9 stopni Celsjusza. Są to wody o bardzo wysokiej jakości, dwujonowe, wodorowo-węglanowo-wapniowe, zawierające nieco magnezu. Powyżej niszy źródliskowej wznosi się ponad 20-metrowa stroma lesowa skarpa. Roztacza się z niej widok na dolinę rzeki głęboko wcinającą się w podłoże skalne.
Południowe zbocze porastają światło i ciepłolubne zarośla, a w ich zbiorowiskach występują rzadkie gatunki flory stepowej. Najmniejsze ze źródeł tego odcinka rzeki o wydajności 6,5 litra na sekundę wypływa w Łagiewnikach, a woda wydobywa się przez otwór z ocembrowanego kręgu. Drewniane kładki umożliwiają czerpanie wody. W kolonii Piszczyn istnieje najwydajniejszy w dorzeczu Ciemięgi wypływ noszący potocznie nazwę Źródła pod Krzyżem. Mieszkańcy przywiązują mu szczególne znaczenie, wierząc w uzdrawiającą moc wody. Świadczy o tym postawiona kapliczka. Woda w ilości około 40 litrów na sekundę wydostaje się ze szczelin w opokach górnokredowych bądź w wypływach pulsujących, istniejących w dnie silnie zarośniętej niszy, poniżej której tworzy się wartki strumień przeźroczystej i zimnej wody, aby po 90 metrach ujść do Ciemięgi. Łącznie źródła w Baszkach i Pliszczynie dostarczają do Ciemięgi około 100 litrów wody na sekundę, która pod względem jakości odpowiada najwyższej klasie. Niepokojącym zjawiskiem jest zabudowa terenów w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł i rzeki. Ciemięga w środkowym i dolnym biegu ma duży spadek. Jest przykładem rzeki silnie erodującej. W celu zmniejszenia efektów tego niekorzystnego procesu wybudowano 4 progi przeciwerozyjne. Poniżej jednego z takich progów, w Pliszczynie, od wielu lat są prowadzone przez pracowników Zakładu Hydrografii obserwacje stanu wody. Obecnie automatyczne urządzenie elektroniczne rejestruje stan wody co 10 minut. Średni przepływ Ciemięgi przy ujściu ma wartość około 0,5 m³ na sekundę. Ta wielkość bardzo odbiega od skrajnych przepływów. W okresie długotrwałego braku opadów przepływy nie osiągają 0,2 m³ na sekundę. Wysokie przepływy pojawiają się gwałtownie, przeważnie w okresach spływu wód roztopowych i po intensywnych opadach burzowych. W czasie zarejestrowanego najwyższego przepływu, który nastąpił w marcu 2005 roku, w szeroko rozlanej i niezwykle dynamicznej rzece płynęło 14 m³ na sekundę, a stany wody podniosły się o 3 metry. O naturalnym charakterze wód rzeki świadczy stopień mineralizacji i lekko zasadowy odczyn decydujący o bogatym życiu biologicznym. Występuje tu liczna populacja pstrąga, innych ryb oraz raki. Obecność tych gatunków potwierdza wysoki stan czystości wód Ciemięgi. Wieś Pliszczyn była wzmiankowana już przez Jana Długosza. Był tam dwór rycerski pełniący funkcje obronne. Wskazuje na to zachowana do dnia dzisiejszego fosa, obiegająca wokół wzgórze dworskie, zasilana dawniej przez Ciemięgę. Pliszczyn stanowił własność rodu Czartoryskich, Podchorodyńskich i Boduszyńskich, którzy w drugiej połowie XIX wieku wybudowali dwór murowany. Ostatnim właścicielem była rodzina Kołaczkowskich. Syn właścicieli, pilot,
pułkownik Wojciech Kołaczkowski. W czasie II wojny światowej był dowódcą legendarnego dywizjonu 303. Na osi dworu od północnego wschodu utrzymała się stara aleja lipowa prowadząca do stawów. W sąsiedztwie budynków widzimy pozostałości kwaterowego ogrodu, a w nim starodrzewy lip i dębów. W parku jest około 500 drzew należących do 25 gatunków. Od roku 1957 gospodarzem posiadłości jest zakon Ojców Sercanów. W dolnym biegu Dolina Ciemięgi jest asymetryczna. Lewe zbocze jest wysokie i bardziej strome, a na niektórych odcinkach lesowych ścianami pionowo opada ku rzece. Wysokość zboczy przekracza 25 metrów, a gruby nakład lesów zwiększa kontrast płaskiego dna i stromizn. W Sobianowicach, na wysokich i dobrze nasłonecznionych stokach Doliny Ciemięgi i Bystrzycy, zbudowanych ze skał zasobnych w węglan wapnia, występują cenne przyrodniczo zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Projektuje się tu także ochronę rzadkich zespołów roślinnych w rezerwacie Łysa Góra. W ujściowym odcinku wody Ciemięgi przepływają przez szeroką i płaską Dolinę Bystrzycy. W Zakładzie Hydrografii opracowano koncepcję budowy na tym odcinku zbiornika retencyjno-infiltracyjnego o powierzchni około 60 hektarów. Zbiornik, zasilany wodami wysokiej jakości, korzystnie wpływałby na zwiększenie zasobów podziemnych wód okolic Lublina, stanowiąc jednocześnie barierę dla lubelskiego leja depresyjnego. Dorzecze Ciemięgi stanowi jedno z najważniejszych ogniw tzw. zielonego pierścienia wokół Lublina, gdyż otacza od północy obszar miasta, zajmując około 30% jego obwodu. Pierścień powinien być związany z obszarami chronionymi, terenami wypoczynkowo-rekreacyjnymi, zielenią komponowaną i gęstą siecią zadrzewień. Jego realizacja korzystnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego w aglomeracji lubelskiej. Pomimo małej powierzchni wyznaczonego obszaru chronionego krajobrazu, Dolina Ciemięgi odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i rekreacyjnymi. Bliskość Lublina sprawia, że obszar ten stanowi atrakcyjny teren do wypoczynku sobotnio-niedzielnego, krótkich wycieczek mieszkańców miasta, umożliwiających obcowanie i korzystanie z naturalnych dóbr przyrody i uroczego krajobrazu. Zachęcamy do odkrywania najbliższych okolic Lublina, polecając władzom samorządowym troskę o podejmowanie działań na rzecz zachowania bezcennych walorów przyrodniczych i kulturowych Doliny Ciemięgi.